Tylko RDN Małopolska. Naszym gościem jest burmistrz Ryglic, Bernard Karasiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Jak się panu podróżowało tutaj do nas, do Tarnowa? Dużo dziur po zimie? No akurat na tej drodze powiatowej, która prowadzi z Ryglic do Tarnowa, to jest standard dość wysoki i podróżuje się dobrze. Oczywiście na braci Saków te prace kolejowe z wiaduktem, one troszkę utrudniają wjazd do Tarnowa. Zima uczyniła nam wiele niespodzianek, powiedział wczoraj właśnie w tym programie wicestarosta tarnowski Zbigniew Karciński, mówiąc między innymi o osuwisku w Zalasowej. Ogrom prac chyba tam będzie do wykonania. Pytanie, kiedy i skąd wziąć pieniądze? No tak, ta zima była bardzo specyficzna. Ona poczyniła wiele takich uszkodzeń dróg przez to, że było zamarzanie, odmarzanie, a jednocześnie użytkownicy często jeżdżą samochodami o wyższym tonażu niż dopuszczalny. W związku z powyższym dochodzi do wielu przełamań, do takich wybić w drodze, które trzeba będzie usuwać. Między innymi ta droga powiatowa Zalasowa Lubcza, gdzie objawiło się to usuwisko, które będzie bardzo kosztowne. Pan mówi o tirach. Może można było to jakoś inaczej rozwiązać, wprowadzić zakaz? No nie da się. Jednak w naszej gminie ludzie prowadzą różnego rodzaju działalności związane także z przetwórstwem drewna. W związku z powyższym no, takie zakazy powodowałyby to, że ludzie nie mieliby środków dochodowych. Dlatego też trudno jest tam stawić zakazy. Muszę powiedzieć też, że gmina jest jedną z nielicznych, bo jest 3 gminy w Małopolsce, które nie ma dostępu do drogi wojewódzkiej, więc te drogi powiatowe są głównymi drogami przejazdowymi, głównymi szlakami. Czy są takie odcinki, które są nieprzejezdne na terenie gminy, gdzie lepiej nie ryzykować przejazdu? Czy są takie odcinki? Jest kilka ulic tych wąskich o nośności 2,5 tony, tak jak sportowa, jak leśna w Zalasowej, jak droga powiatowa, także Lubcza Słotowa, więc tam te przejazd samochodami o niskim podwoziu jest niemożliwy. Kiedy więc prace ruszą? Jak tylko przyjdzie wiosna, bo musimy zdać sobie sprawę, że mimo tego, że przeprowadziliśmy już przetarg i mamy wyłonionych przewoźników na kruszywo, to jednak wywóz tego kruszywa musi nastąpić wtedy, jak będzie sucho i te drogi już obecną, ociekną jakby, i żeby nie niszczyć tych części drogi, które są dobre. A wiadomo już, ile będzie kosztować to naprawianie dziur po zimie? No przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że ta zima w naszej gminie dość drogo kosztowała. No my jesteśmy tą gminą karpacką, gdzie w Tarnowie, w Skrzyszowie nie ma śniegu, a my ten śnieg mamy 30-40 centymetrów i to przez okres 2-3 miesięcy tej zimy. I w związku z tym na odśnieżanie daliśmy kwotę powyżej 200 tysięcy, co umniejszy nasz portfel zamówień drogowych, a trzeba będzie wydać 200-300 tysięcy na bieżące utrzymanie. Nie mówię o jakimś takim generalnym remoncie, czyli na wykonaniu nakładek asfaltowych w miejscach, które zostały bardzo uszkodzone. Skoro mówimy o podróżowaniu, to może korzystać z komunikacji publicznej. Samorząd dopłaca do przewozów. Tutaj te kierunki, tak? Tarnów, Tuchów, chyba najbardziej tak, popularne. Tak, w dalszym ciągu. Czy ludzie z tego korzystają? No, trzeba powiedzieć tak, że cel tego uruchomienia tej komunikacji wewnętrznej był taki, aby podnieść poczucie bezpieczeństwa wśród ludzi, dostępu do przychodni lekarskiej, a także do szpitala w Tuchowie. W związku z powyższym ten cel został osiągnięty. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że obsada tych pasażerska jest dużo mniejsza od zakładanych, w związku z tym te dopłaty są wyższe. Ale co to oznacza? Pan się to oznacza wycofa, tak, że jeżeli by z tego transportu korzystało średnio 10-15 osób dziennie, no to ta dopłata byłaby minimalna. Natomiast jeżeli korzysta 2-3 osoby, 5, to my musimy za resztę biletów dopłacać. Odbyła się nadzwyczajna sesja rady w Ryglicach i gmina musi zapłacić wykonawcy Orlika w Kowalowej. Skąd się w ogóle wziął ten problem?
No problem właściwie jeszcze tamtej kadencji, poprzedni włodarz w 2013 roku, oddając Orlika, nie zapłacił ostatniej faktury, zaliczając ją w koszty spornych dochodzeń między wykonawcą a inwestorem. Między innymi zarezerwował kwotę na karne odsetki za nieterminowe wykonanie usługi oraz jakość tej usługi, jaką była budowa tego Orlika. Niestety wykonawca zaskarżył do sądu tę decyzję i sąd pierwszej, drugiej instancji podzielił stanowisko wykonawcy. Gmina musi zapłacić po tej pierwszej rozprawie 300 tysięcy złotych. To jest wraz kwota z odsetkami. Plus odsetki, tak? To jest sporo dla samorządu. No jest to bardzo dużo, zwłaszcza, że zdajemy sobie sprawę, że w 2014 roku, obejmując ponownie stanowisko burmistrza, zostałem gminę mocno zadłużoną. W związku z powyższym wszystkie akcje oszczędnościowe, no jakby spaliły na panewce teraz, bo trzeba płacić za niestety decyzję złe, bo przekazano plac budowy, a nie wykonano wycinki drzew w tamtym okresie. W związku z powyższym wykonawca miał podstawy do tego, aby ubiegać się o niewłaściwe naliczenie. Skąd weźmie pan te 300 tysięcy? Z przesunięć jakichś, tak? No pewnie. Myślę tak, że miałem trochę wolnych środków na to, żeby rzeczywiście zmniejszyć zadłużenie, no to niestety będę musiał tutaj te środki umieścić razem z radą naszej gminy. Samorządowcy z Ryglic uchwalili program opieki nad zwierzętami. Dodatkowo gmina będzie dofinansowywała akcję sterylizacji zwierząt. Chodzi o psy i koty. Czy bezdomne zwierzęta to jest rzeczywiście aż taki problem na terenie gminy? Zdajemy sobie sprawę, że to utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku to jest wydatek 500 zł w pierwszym miesiącu i 300 w następnym miesiącu. W związku z powyższym próbujemy coś robić w tym kierunku, aby tę bezdomność zwierząt pomniejszyć. I taką akcję, właściwie szkoleniową moim zdaniem, troszeczkę w tym roku wypuściliśmy, aby uświadomić społeczeństwu, że jest możliwość sterylizacji zwierząt, aby nie było tych bezdomnych zwierząt w takiej ilości, w jakiej teraz występuje. Dlatego myślę, że cała akcja ma właśnie na celu zapobieganiu i w konsekwencji zmniejszeniu wydatków na utrzymanie zwierząt w azylach. Właśnie, bo zwierzęta z terenu gminy, takie bezdomne, trafiają tutaj do Tarnowa. Te koszty są dość wysokie. Są duże, no i właśnie dlatego to w ramach takiego, po pierwsze zapobiegamy, a po drugie no, pokazujemy, że można inaczej. Kto może skorzystać? Trzeba pewnie spełnić pewne formalności. Każdy mieszkaniec gminy, który jest podatnikiem gminy, który wywiązuje się oczywiście z tych obciążeń, które wynikają z tego tytułu. To jest, ma opłacone opłaty za śmieci, jest uregulowany podatek. W związku z powyższym każdy, kto jest takim obywatelem sumiennym, ma tutaj za to premię, bo dopłacamy do sterylizacji kotek i suczek. Chciałabym także o kulturze gminnej porozmawiać z panem. Czy można powiedzieć, że Ryglice folklorem stoją? Bo wiemy, że w zabytkowym Spichlerzu w Ryglicach podsumowano sukcesy grup właśnie folklorystycznych. Tak, przy okazji babskiego cumbra podsumowano wszystkich tych, którzy brali udział w turniejach związanych z grupami kolędniczymi. Jesteśmy potentatem na skalę województwa małopolskiego, ale także i polskiego w tej dziedzinie. No i podczas tego podsumowania doszło do pewnego zajścia. Otóż uległ zawałowi jeden z wykonawców, po czym myślę, że to też, że wkładamy bardzo duży nacisk na udzielanie pierwszej pomocy. W tym przypadku szybko udzielono pomocy. Pani Dorota Turczyn, dyplomowana położna z terenu gminy, była tam na miejscu. Ona też w tych grupach artystycznych występuje i wspólnie z drugim, z panem Zbyszkiem Kumięgą, przez 10 minut reanimowali
człowieka 75-letniego, przywrócili go do życia, potem akcję podjęła straż, potem miejscowa oczywiście też bardzo profesjonalnie, bo są wyposażeni w takie środki udzielania pierwszej pomocy, potem pogotowie i na dzień dzisiejszy człowiek, mieszkaniec Tarnowa, czuje się dobrze. To ja dodam, że w Tarnowie też podobny był przypadek wczoraj na sali lustrzanej i też udzielono fachowej pomocy. To ważne, aby coraz więcej osób wiedziało, jak tej pierwszej pomocy udzielać, a także te urządzenia, defibrilatory, tak? Tak, tak. W publicznych miejscach powinny być. U was jest na przykład takie urządzenie? Tak, u nas straże są wyposażone i powiem tak, że my robimy takie szkolenia udzielenia pierwszej pomocy, już począwszy od szkół podstawowych, poprzez straże, a także chcemy przeprowadzać w tych grupach NGO-sach 60+ i innych stowarzyszeniach, aby rzeczywiście można było zareagować. Bo ta reakcja pani Doroty, mojej radnej zresztą, doprowadziła do sytuacji, że oczywiście bardzo sprawnie człowiek został uratowany. W Ryglicach także międzynarodowo gmina rozwija te kontakty międzynarodowe. Dzieje się to zarówno w efekcie odnowienia współpracy z Węgrami, jak i działalności szkoły w Lubczy, właściwie jej dyrektor Barbary Golec. Mogę powiedzieć tak, że gmina jako 12-tysięczna gmina gdzieś tam w Karpatach tę współpracę rozszerzyła na różnych frontach. I tutaj takim przykładem jest właśnie szkoła Zespół Szkół w Lubczych pod dyrekcją pani dyrektor Basi Golec, która oprócz Erasmusa Plus prowadziła wcześniej Comeniusy. To jest wymiana między młodzieżą i dziećmi, no praktycznie ze wszystkich krajów europejskich. Oprócz tego my prowadzimy jeszcze wymianę z miastem zaprzyjaźnionym od 15 lat, Turoksen Miklosz na Węgrzech. Mieliśmy także wizytę młodzieży tunezyjskiej, a już na drugi tydzień przyjeżdżają Francuzi. Od szeregu lat mamy współpracę podpisaną między szkołami francuskimi a naszymi. Dzieci goszczą nasze tam we Francji, oni przyjeżdżają do nas. Co jest ważne, no właśnie, z tych wizyt? Efekty tych wizyt, jakie są? Powiem, że tu najważniejszą rzeczą, którą na początku jakby tych działań żeśmy sobie wytyczyli, to jest właśnie zastosowanie języka angielskiego w praktyce. I to dla uczniów, a także dla nauczycieli, bo uczymy się teorii, uczą się dzieci teorii, nie mamy możliwości zastosowania, a tutaj jest praktyczne stosowanie, co udoskonala posiadaną wiedzę oraz rzeczywiście no, przynosi efekty. Gmina Ryglice staje się także coraz bardziej atrakcyjna, popularna wśród biegaczy, którzy chętnie korzystają z terenów. Myśli pan o bazie właśnie dla takich osób? Powiem tak, że kiedy urządzano na terenie gminy pierwsze takie biegi, byłem bardzo sceptyczny co do tego, ale przerosło to nasze całkowicie oczekiwania, kiedy w zeszłym roku w Uniszowej zrobiono taki bieg na 10 kilometrów. Ludzie przyjechali z Wrocławia, z Przemyśla, z wielu miejscowości Polski. Okazuje się, że ten rodzaj spędzania czasu, czyli biegi przełajowe, biegi maratony, półmaratony, bardzo duża liczba osób uczestniczy, a my przez to możemy promować naszą gminę. I w tym roku przewidujemy właśnie kilka takich biegów, które będą się łączyć z biegiem na Brzankę. Robi to także Rzepiennik Strzyżewski. Będziemy mieć taki bieg z okazji święta drzewiarza i leśnika. I myślę, że w ten rodzaj spędzania czasu i taka promocja jakby tego zdrowego stylu życia będzie przez nas jak najbardziej utrzymywane. W weekend ma być bardzo ładna pogoda, w piątek około 13 stopni, więc takim sportowym akcentem kończymy nasze spotkanie, naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Gościem Radia RD Małopolska był burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu.